Peggy 18. Witamy w świecie Rage 2, w którym id Software nawiązuje niespotykaną w branży współpracę z Avalanche Studios, łącząc najwyższej jakości mechanikę strzelanki pierwszoosobowej z mistrzostwem szaleństwa w otwartym świecie. To niewiarygodne połączenie akcji i skali gwarantuje płynność i zabawę absolutnie bez przerw i ekranów wczytywania. 30 lat po wydarzeniach z pierwszej gry Ziemia w Rage 2 zaczyna odbudowywać się ze skutków globalnej katastrofy. Na jej powierzchnię powraca życie w formie zróżnicowanych i efektownych biotopów. Od dżungli, po pustynie, bagna i nie tylko. Świat znów zaczyna tętnić życiem. Nasza postać pochodzi z Vineland, ustronnej enklawy, którą musimy opuścić po ataku rosnącej w siłę władzy. Zaczynamy na bagnach Secreto, gdzie mamy odszukać doktora Kwazira. Fani pierwszej części pamiętają go na pewno jako pomocnego sojusznika. W prawdziwym stylu id nasza postać jest wyposażona w spory arsenał potężnej broni. Powraca też ulubiona broń fanów – śmiglik, który ma w zanadrzu kilka nowych sztuczek. Za chwilę je zaprezentujemy. Rozprawiliśmy się z mutantami władzy, a więc porozmawiajmy z doktorem Kwazirem. Kapsuła Eco-15 nigdy nie była używana i wciąż znajduje się na orbicie. Musisz wybrać się do centrum kosmicznego Eden i ją stamtąd sprowadzić. A tak, zapomniałem wspomnieć. Centrum mogli przejąć bandyci. Zdaje się, że to oddział Zbirów. Oddział Zbirów to jedna z wielu frakcji, które pojawiają się w Rage 2. Hiperbrutalni i nieuznający absolutnie żadnych praw. Zostawiają po sobie jedynie ścieżkę destrukcji. Z kolei ukryci nieśmiertelni to grupa elitarnych bandytów posiadających dostęp do niewiarygodnych technologii. Mają potężne pojazdy, uzbrojenie i zdolność maskowania. Są też rzeczne wieprze, mutanty Abaddonu, władza i nie tylko. Każda frakcja posiada różne osady, style walki i ekstrabryki. Pojazdy w Rage były bardzo ważne, a w dwójce są jeszcze ważniejsze. W grze pojawia się mnóstwo szalonych, doładowanych, odpicowanych i ulepszonych maszyn, które możemy prowadzić i z którymi się zmierzymy. Są szybkie wyścigówki, które zostawiają rywali z tyłu, groźni zmotoryzowani przeciwnicy, a jakby tego było mało. Dochodzą jeszcze potężne konwoje i ich szalenie silni liderzy. Czeka nas mnóstwo pojazdów do odnalezienia i jazdy. Walker, w twojej okolicy jest konwój. Jedzie do Gun Barrel z wybuchowym ładunkiem. Pamiętaj, że masz moździerz Hellfire. Phoenix to wielozadaniowa machina śmierci. Istnie niszczycielska maszyna Goldberga. No dobrze. Przybywamy do centrum kosmicznego Eden, w którym obecnie rządzi oddział Zbirów. Już niedługo, ponieważ mamy cały arsenał potężnego uzbrojenia, sprzętu i zdolności, które pomogą nam rozprawić się z tym zagrożeniem. Zdolności takich jak rąbnięcie. Pokonując wrogów, wypełniamy wskaźnik przesteru. Kiedy ten już się wypełni, możemy uwolnić przester. Szalony pokaz mocy, który przekracza możliwości uzbrojenia i odblokowuje dla każdej broni zdolność specjalną. Oprócz kolekcji uzbrojenia i wyposażenia jest też nowy i udoskonalony śmiglik. Ulepszony śmiglik potrafi namierzać i zabijać wrogów, nawet tych znajdujących się za rogiem.
personnel are no longer present. Threat has been nullified. Udało się dotrzeć do sterowni. Czas sprowadzić ekokapsułę. Recall sequence approved. Zyskamy tu dostęp do zupełnie nowej zdolności – roztrzaskania. To potężne uderzenie energii kinetycznej. Czas wypróbować na nich nową zdolność. Mutant Miażdżyciel jest sporym zagrożeniem. W świecie Rage 2 spotkamy jeszcze wielu takich. Musimy mieć się na baczności i nie dać się zmiażdżyć. Otwarty świat Rage 2 jest pełen uzbrojenia, pojazdów i niesamowitej akcji. Dziękujemy za obejrzenie tej krótkiej prezentacji na temat tego, czego możemy się spodziewać. W nadchodzących miesiącach pokażemy jeszcze mnóstwo innych wykręconych rzeczy. Crush, 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 crush.